Wyglądam jak belfer. To pasuje. Dziwię się tylko, że uniwersytet nigdy krzyża nie powiesił. Dlaczego ma powiedzieć trzecie miasto? Proszę pana, piękne niemieckie miasto. Tak się panu wydaje. Nic tutaj Polacy nie zbudowali, chyba że komuniści po wojnie takie brzydkie bloki. Teraz dopiero zaczynamy raczkować w budowaniu. No, piękny przykład niemieckiej architektury, urbanistyki. Jeden z największych niemieckich cmentarzy, jeśli nie największy. Nie upierajmy się, że to jest polskie miasto. To jest to, co Stalin wysmarkał w terytorium Rzeczypospolitej, żeby nam zabrać Lwów i Wilno. Dwa kardynalnie polskie miasta. Lwów i Wilno są miastami bardziej polskimi niż Warszawa. Więc proszę pana, Szczecin jest pociągający, bo to jest miasto, którego tak, Ruscy nie zdążyli zniszczyć, bo Berlin był blisko. Mój ukochany Gdańsk zniszczyli doszczętnie, bo to przecież Kałmuki i prymityw. Oni się nie orientowali, czym się różni miasto niemieckie od hanzeatyckiego portu. I dla nich to po prostu było niemieckie, to rozwalić wszystko. Wszystkie kamienice, co mój dziadek miał, to rozwalili, co mieli jego bracia, siostry i znajomi, wszystko porozwalane. A potem jeszcze na dodatek cegły wywożono pociągami, trochę tak jak Szczecina, żeby odbudowywać Warszawę, proszę pana. No a w Szczecinie mogę sobie pooglądać, jak wyglądałby Gdańsk, gdyby przetrwał. I przyjemnie się patrzy na te kamienice, które teraz Polacy zaczynają odbudowywać po tylu latach niemożności. To będzie bardzo piękne miasto, jak tak dalej pójdzie. No ale jeśli chodzi o substancję fizyczną, no to niemieckie. No i projekty niemieckie, i pieniądze niemieckie, które te kamienice fundowały, i te kanały wszystkie, i porty, i tak dalej. Perła architektury moim zdaniem, tylko trzeba perłę, wie pan, wyprać. Perły się pierze. Są specjalne sposoby, żeby perły nie zniszczyć, a wyprać. Dlaczego zdecydowała się pani przyjść na spotkanie z Sejrowskim? Z ciekawości. A lubi go pani, ogląda Bosa przez świat? Oczywiście. Tak, tak, tak. Na pewno kilka razy w tygodniu. Niedziela przede wszystkim z całą rodziną. Także z ciekawości, z zainteresowania. No tak, a poglądy Sejrowskiego odpowiadają pani, czy nie? Czy tylko dla podróży pani go ogląda? Pewnie tylko dla podróży. No ciekawi mnie jego zdanie, tak? Podejście do świata też jest bardzo interesujące. Z ciekawości. A z ciekawości jego jako podróżnika, czy jako ideologa? Jako podróżnika. A ja jako ideologa również. To znaczy, może pani rozumieć to? To znaczy, rozumiem to tak, że ja jestem tego samego zdania, co on, popieram wartości katolickie i dlatego też między innymi przyszłam. Chciałam zobaczyć, jak on wygląda, bo to jest stand-up, zresztą jeszcze nigdy czegoś takiego nie widziałam.